Siemanko, cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie. Chciałbym wam pokazać dzisiaj pudełko i zrobić mini opening z LEGO Ninjago z sezonu Hands of Time, czyli Ręce Czasu. Jest to zestaw, pudełko dość ogromne, popatrzcie. Ja tak wyglądam i cała moja klatka piersiowa się tutaj mieści. Jest to zestaw, który nazywa się Świt Żelaznego Fatum. Bodajże tak, słuchajcie, przedstawia się Świt Żelaznego Fatum. Cena tego zestawu około 250 zł. Mam nadzieję, że wam się to taki mały opening spodoba. Pudełko z numerem 70626. Otwórzmy. Słuchajcie, tu jest LEGO Life, oczywiście aplikacja. Taka aplikacja LEGO Life, nie wiem czy widzieliście, ja już patrzyłem na nią. Taka dość średnia. Mamy bardzo dużo figurek, jak widzicie w tym zestawie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mamy Kruxa i Akronixa bodajże. Commander Blank, Krux, Akronix, Jay, Lloyd i Wu. Także troszkę tych postaci tutaj jest. Sześć, to jest bardzo dużo jak na zestawy. Mamy, proszę bardzo, tak się prezentuje z przodu ten Świt Żelaznego z Fatum, tak z tyłu. I myślę, że będziemy sobie składać kiedyś ten zestaw. Mam nadzieję, że wam się opening teraz spodoba. Zostawcie łapkę w górę. Pokażę wam, ile jest tutaj klocków, coś poopowiadam. Szczegóły produktu, no to pomóż Lloydowi i Jayowi rozprawić się z złowieszczym wężowym mechem. Zobaczmy, ile tu jest od klocków. Jak widzicie, tu jest zestaw, opakowanie numer 1. Mamy tutaj dość dużo części, dość dużo będzie składania. Zresztą zaraz wam pokażę, ile tu jest opakowań. Tu jest, słuchajcie, co wy, nie mówcie, że ja tutaj już to rozpakowywałem. Nie, proszę bardzo. Tu macie naklejki z tego zestawu. Zazwyczaj ja nie naklejam tych rzeczy, słuchajcie, no ale kto wie. Zobaczmy, tu jest zestaw czwarty, czyli około czterech takich paczek z klockami LEGO jest w tym opakowaniu. Jest w sumie 704 elementy do składania, więc spoko. Wiek od 8 do 14 roku życia, ale no to wiadomo, można też chyba, jak jest się starszym, to układać. Patrzcie, trzecia, czyli chyba cztery w sumie opakowania LEGO. Zestaw zawiera, tak jak mówiłem, minifigurki, 6 minifigurek. Co jeszcze? Patrzcie, pokrętło, w ogóle tu jest numer 2, dość dużo. Pokrętło na grzbiecie mecha uruchamia portal z przodu, patrzcie. Widzicie? Tu jest z tyłu, pewnie mamy tył tego mecha. Niestety, tak, tu macie to pokrętło. Słuchajcie, i on uruchamia ten portal tutaj. Ciekawe, ciekawe rozwiązanie. Model fortu można składać na różne sposoby, czyli fort będzie nie tylko ten fort, który tutaj macie. On może być różnie składany, w zależności od waszego pomysłu. W forcie na moczarach znajdziesz cynoborowe jajo, mechanizm pozwalający na jego rzucenie, otwierane więzienie i szereg dekoracji. Słuchajcie, model fortu można składać na różne sposoby, to już mówiłem. W zestawie broń, dwie katany Lloyda, dwie katany Jaya oraz cynoborowy topór i cynoborowy miecz komandosa Blanka. Zestaw Komandora, przepraszam. Można kaptury i płaszcze, słuchajcie, fajnie. Wąż ma 23 cm wysokości, jak ten mech, jak go złożymy. Więc troszkę zawiera, tu mamy opakowania. 5, słuchajcie. 5 opakowań, 704 klocki. I tu jest cała, patrzcie, jaka gruba instrukcja składania. Troszkę by się składało ten zestaw, ale myślę, że wraz z gościem specjalnym złożymy tutaj zestawik. Mam nadzieję, słuchajcie, że się ten opening wam podobał. Dajcie znać, czy już posiadacie ten zestaw i co o nim sądzicie w komentarzach. Z chęcią wysłucham. I pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę. Za jakiś czas wyjdzie słuchajcie, moja strona i tam będziecie mogli się chwalić waszymi kolekcjami z LEGO. A ja wam dziękuję i do zobaczenia. Trzymajcie się.
Hej, cześć! Jeżeli spodobała Ci się seria, kliknij w lewy górny róg gdzieś tutaj, żeby zobaczyć sobie całą serię. Jeżeli chcesz najnowszy odcinek na kanale, kliknij tu, lewy dolny róg. Natomiast jeżeli chcesz zasubskrybować kanał, to zapraszam prawy górny róg. Jeżeli chcesz odwiedzić moją stronę internetową lub kupić moje koszulki w sklepie lub inne przedmioty, klikamy tutaj.